Dzień dobry, nazywam się Ewa Hołapie, jestem przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego 7 Memoriału Pływackiego Puszki Świętego Jana Pawła II. Jest to impreza cykliczna, bierze w nim udział bardzo dużo mieszkańców Kędzierzyna, całego województwa, a także naszego zaprzyjaźnionego województwa śląskiego. Dzisiaj przepłynęliśmy około, bo jeszcze cały czas zawodnicy pływają, 17 250 basenów. Jest to bardzo dużo, patrząc na świąteczny czas i cieszy, że taka aktywność ruchowa wśród mieszkańców naszego, nie tylko miasta, ale województwa się ukazała. Chciałam powiedzieć, że najstarszym naszym zawodnikiem był Stanisław Olkiewicz, 80-letni Stanisław Olkiewicz, a najmłodszą 2-letnia Zosia. Najwięcej basenów przepłynął Adaś Biedło, przepłynął 920 basenów przepłynął. Także jest to bardzo duża liczba, a kończą jak zwykle zawodnicy Olimpiad Specjalny z niepełnosprawnością intelektualną, którzy płyną z asekuracją. Cała siódemka gwizdała tutaj wielki finał od samej 7 rano i za chwileczkę nasi mundurowie przepłyną tutaj z klasą w polskiej słabości. Bardzo mocowce, to wszystko się udało. Oni wiele specjalne, słuchajcie, wielkie brawa dla nich wszystkich tutaj na wyczerpowanym szczęście w pozdrowie. Tutaj prosto do nas. Dla wszystkich oczywiście wielkie podziękowania, dla tych wszystkich, którzy tego nie słyszą, to dla was sobie jeszcze wydało, bo też tutaj na zewnątrz, jak co roku, to tutaj z nami wielkie, ale dzisiaj w sposób szczególny wszystkim pokazywaliśmy, dla kogo i co tak naprawdę chcemy pokazywać tu przez to wydarzenie, to przez tą imprezę. Olimpiady specjalne, wielkie brawa dla naszych wnioków i wszyscy, co jest tutaj na brzegu. Wielkie dziękujemy, oczywiście to wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez naszych patronów, bez pani prezydent, bez pani starosty, bez biskupa opolskiego. Flaga idzie w górę, flaga Olimpiad Specjalny, to jest ten moment na zdjęcia, ten moment na filmie. Proszę Państwa, 2 grudnia co roku Olimpiady Specjalne, głównie tutaj pani Ewa Hołapie, przygotowują dla nas taką imprezę, która nie pozwoli nam zapomnieć, a tylko możemy sobie przypomnieć, co się stało 2 kwietnia. Dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim uczestnikom, gratuluję sukcesu. Na koniec Ewa Hołapiec, organizatorka przedsięwzięcia, zmęczona, ale jakże szczęśliwa, wielkie brawa! Chciałbym szczególnie podziękować za pracę wolontariuszom, którzy dzisiaj od godziny 6 są na nogach z Państwem i pomagali zorganizować tak wspaniałą imprezę. Januszowi Szachorowi, który z zawodnikami przepłynął, mam nadzieję, że nie ostatni raz, i godnie reprezentował imię Olimpiad Specjalny. Dziękuję serdecznie i brawa dla wszystkich naszych kibiców, którzy tak dzielnie spędzali z nami czas w ten ciepły, gorący w zasadzie dzień nakrytej pływalni. 720 basenów, w tym roku 18 km z balonami. Adam Wiec! Wielkie brawa dla niego. Adam Wiec nie w tym roku, ale za rok wyląduje tutaj w środku. Dziękujemy wam wszystkim, dziękujemy publiczności, dziękujemy tym, którzy nie pływali, a kibicowali tam na miejscu. Wszystkim organizatorom również, sędziom bardzo dziękujemy, trenerom, tym wszystkim, którzy liczyli tutaj te wszystkie baseny, byli od samego rana, od 7 w lany poniedziałek. Wszystkim dziękujemy. No i spotykamy się za rok. Na koniec raz jeszcze wielkie brawa dla wszystkich uczestników 7 Memoriału Pływackiego Puszki Jana Pawła II. Dziękujemy.